Tomek Marciniak, organizator czy współorganizator Płocka? No pewnie organizator, tak? Tak, tylko 13 lat organizator. 13 lat właśnie. Może przedstawiłbyś bardziej, skąd ta idea powstała? Tak naprawdę kiedyś idea powstała z luźnej rozmowy, tak naprawdę z moim kolegą z Przemkiem, z Miśkiem. Że mówimy, a może byśmy coś zrobili fajnego w Płocku, tak? No i tak, więc to tak zaczęliśmy tak naprawdę pierwszą edycję początkową. Ciekawi byliśmy, jak to się w ogóle wszystko odbędzie. Wypaliła pierwsza, druga, trzecia, no i tak szło tak naprawdę. Doszliśmy do 13. Tak naprawdę myślę, że doszliśmy do topów. Już tak naprawdę mamy te najfajniejsze ekipy, jakie są możliwe tak naprawdę z Polski, które nas odwiedzają. Drużyny piłkarskie, imprezowe, wszystkie. Jest to zlepek tak naprawdę i kultur, i piłkarskich, i ludzi. Tak naprawdę fajna inicjatywa i cieszę się bardzo, że kiedyś podjęliśmy taki pierwszy krok. Wiadomo, początki były trudne, nie ukrywam, że pierwszy rynek, jeśli dobrze pamiętam, na 12 zespołów, mała płocka hala. No i z roku na rok coraz lepiej tak naprawdę i teraz doszliśmy do między innymi temu, że dzięki temu turnieju mogliśmy się poznać i dzięki temu przyjechała do nas reprezentacja Ligi Podlaskiej tak naprawdę, tak? Ale zanim o reprezentacji Podlaskiej Ligi, to wspomniałeś, że imprezowy także ekipy. Czy tu masz na myśli tą ekipę z Białegostoku, która jest chyba od zawsze z wami? Tak, czyli muszę przyznać, tak jest. Jesteście wy, jest jeszcze... Ale ja mówię o Ramisie. Jest słynny Ramis, który Ramis jest tutaj z nami na dobre i na złe. Ramis otwiera imprezę, Ramis imprezę zamyka. Ramis jest zawsze, tak? Być może czasami brakuje umiejętności, ale nigdy nie zabraknie chęci, woli walki i za to też to kochamy. To jest coś, co buduje sport tak naprawdę, tak? No, są ekipy, które się pokazują na parkietach, na wielkich boiskach, na wielkich stadionach, ale są ekipy, które są mega bardzo lubiane. Taką między innymi jest drużyną Ramis i taką od kilku lat ekipą również jesteście wy, choć wy również nie reprezentujecie tylko Podlasia w lokalach, ale również na parkiecie, bo to muszę przyznać. No właśnie, od 3 lat uczestniczymy jako Podlaska reprezentacja, tak. Podlaskiej Ligi Piłkarskiej w tym turnieju. Jak odbierasz nasz zespół, czyli wybrańców naszej ligi, tych, którzy mogą, bo akurat od 3 sezonów, jak tu jesteśmy, zawsze organizujesz to Święto Trzech Króli, czyli Wigilię Prawosławną, a niestety dużo u nas prawosławnych zawodników dobrych i musimy zawsze przyjeżdżać przetrzebionym troszeczkę składem. Rozumiem i w związku z tym postanowiłem, ustaliłem po prostu z całym światem, że w przyszłym roku turniej odbędzie się 4 i 5 stycznia, żebyście 6 stycznia mieli wolne, tak? Tak więc... Bo 6 stycznia jest poniedziałek. Tak jest, poniedziałek, ale zrobiłem to dla was i dlatego Święto Trzech Króli będzie dla was, będzie dla waszych rodzin. Ja bardzo doceniam to, że zawsze jesteście z nami pomimo waszego święta i dlatego postanowiłem po prostu z całym światem, kalendarz sobie przekręciliśmy, żebyście mogli 6 odbyć ten dzień, spędzić z rodzinami, a w weekend spotkać się z nami, tak? Więc tutaj cieszę się bardzo, fajnie, że przyjechaliście do nas. Początek byłby, na pewno byliście się wielko nie wiadomo, jak zawsze pierwszy zespół, który zawsze do nas przyjeżdża z niewiadomą, tak? No bo nie wiemy, co będzie. Wiedziałem, że będzie jakość, którą reprezentujesz, więc wiedziałem to. Pokazaliście to na parkiecie, tak jak poprzedniej edycji było fajnie, w tym roku zabrakło, no... Poprzedniej też nie awansowaliście, tak pierwszej awansowaliście. Pierwszej awansowaliście, ale w tej było bardzo blisko, tak naprawdę no zabrakło no niuansu, tak naprawdę 2 remisy... 10 sekund mówimy. 10 sekund, tak jest, no tak więc to 7 sekund kiedyś było Wenty, dzisiaj jest 10 sekund Podlasia. Tak wszystko więc, ten płot. I wszystko ten płot, tak więc wiesz, cieszę się bardzo, bo fajna ekipa zorganizowana, fajni chłopacy, fajny team, sportowy tryb życia, tak więc no fajnie, tylko się cieszę, że takie ekipy przyjeżdżają do nas, no i cieszę się tego bardzo. No magnesem tutaj chyba dla wszystkich drużyn jest twój brat Szymon, ostatnio wybrany najlepszym sędzią 2023 roku na świecie. No niestety raz nam posędziował za pierwszą edycją, ale nie możemy się dostać na tą drugą halę, gdzie Szymon sędziuje dzisiaj, zawsze w niedzielę, musimy walczyć o tą niedzielę, nie? O ten drugi dzień. Tak naprawdę, wiesz, no, został wybrany tylko i wyłącznie dlatego, że miałem kontuzję w tym roku. Bo tak, wiesz, czy wszyscy statystycy mieliby problem między mną a bratem, tak? Aha. Jasne. Tak. Dzięki mojej kontuzji zyskał, został wybrany najlepszym sędzią świata. Nie, no wiadomo, no, Simon sędziuje przede wszystkim na tej głównej arenie. Naszą główną areną jest hala 70, w której odbywają się i eliminacje, i finały. Wiem, że za rok, wierzę w to głęboko, że będzie wam dane to, że będziecie mogli grać i te wasze spotkania będzie mógł rozstrzygać Szymon. Wiadomo, to jest duży magnes, tak naprawdę dla... To też dla nas duża przyjemność, jak tak sędzia tym chłopakom sędziuje. Tak naprawdę, tak? Wiesz, to jest zetknięcie tak naprawdę. Kiedyś pan był taki zespół, który tak naprawdę, to jest taki niuans taki fajny, zamknął mi Szymona w szatni.
bo ogólnie oni kiedy przyjeżdżali do mnie, wiedzieli, że to jest taki szarcik, tak, że wabię zespoły po to, że będzie niby Szymon sędziował, bo oni wiedzieli, że Szymona tutaj nie będzie tak naprawdę, bo wiadomo, no, Szymon sędziuje, wiesz, Messiego, Ronaldo, no i polskich piłkarzy również tam w Ekstraklasie, no i wiesz, mówią, nie no Tomek, no nie ma szans, żeby Szymon nam sędziował, tak, ale jednak przyjechali, zobaczyli, Szymon sędziował i mówię, kurna, Tomek, co jest, no naprawdę sędziłem, no tak, no sędziuję, no i co zrobili, zamknęli go sobie w szatni, no i Szymona wypuścili po całej jednej grupie, no bo no, chcieli usłuchać tych, wiesz, tych, wiadomo, tych historii, które są tak naprawdę jedynymi historiami, które, no tak naprawdę my, jako, wiesz, ludzie tak naprawdę związani z piłką, jesteśmy przy tym blisko, ale nikt nie jest tak blisko świata piłkarskiego, najważniejszego na świecie, jak jest Szymon, tak? Sędzią najważniejsze spotkania świata, sędzią finał Ligi Mistrzów, finały Mistrzostw Świata, finał Płock Cupu, Puchar Tymbarku, Simon. Tak więc, wiesz, no, miał najważniejsze spotkania, jakie są możliwe, no i co by nie było, jest od zawsze w Płockapie i to na pewno też cieszy. To też ściąga drużyn tak naprawdę do Płocka, no bo to jest ten jedyny turniej tak naprawdę, w którym on jest od początku do końca, tak? On jest, wiesz, to co jest ważne dla Simona, on się nie zmienił, tak? Nieważne, on sędziował finał Ligi Mistrzów, finał Mistrzostw Świata, cokolwiek będzie sędziował, czy będzie finał Olimpiady, finał Mistrzostw Europy, on zawsze będzie w Płockapie, tak? To jest też jego dziecko, jego dzieło, tak więc, no, ta drużyna na pewno też przyciąga to do tego, że można też z Szymonem się spotkać, porozmawiać, zrobić fotkę pamiątkowo, tak więc, no, to jest coś fajne, co do Płocka na pewno wiele ekip przyciąga. Potwierdzam, tak było z Szymonem, taki jest Szymon. Dziękujemy Tomku za kolejne zaproszenie. Tak jest. No i do zobaczenia za rok, bo nie tak. Będzie to już Święto Trzech Króli. To podejrzewam, nawet jak zagramy w Blaszaku pierwszy dzień, no to już z Simonem będziemy w drugiej rundzie. Ale najważniejsze, po prostu poprosiłem wszystkich, zmieniliśmy 6 stycznia na poniedziałek, to po prostu zrobiłem to pod was. A 6 widzicie, Tomasz Marciniak zmienia kalendarz świecie. Kalendarz został zmieniony, tak więc 6 stycznia został przełożony na poniedziałek. Miał być w sobotę, zmieniłem, przerzuciłem go na poniedziałek, poprosiłem, przerzucili, tak więc żebyśmy mogli się w przyszłym roku, w 2025 roku spotkać w sobotę i w niedzielę, a żebyście poniedziałek mogli spędzić ze swoimi cudownymi, uroczymi, niezwykłymi, wyjątkowymi kobietami, partnerkami, żonami. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję bardzo.